Znajdujemy się na cmentarzu Wolskim w przededniu rocznicy Bitwy Warszawskiej 14 sierpnia o godzinie 18. O tej porze w równocześnie w 30 miejscach w Polsce harcerze i skauci z organizacji Płast Polska staną razem, by zapalić znicze na grobach dzielnych ukraińskich żołnierzy, którzy razem z Polakami przelewali krew w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku za wolną Ukrainę i za wolną Polskę. Bo ile trzeba było odwagi, żeby jak Szymon Petlura powiedzieć Ukraińcom: oddajemy Polakom nasze ziemie aż po Zbrucz, teraz tam będzie Polska. Ile trzeba było odwagi, żeby jak Piłsudski powiedzieć Polakom: wyruszamy na wyprawę za Zbrucz, gdzie wielu z was pozostawiło domy i majątki, ale nie wrócicie do nich, bo tam teraz będzie wolna Ukraina. Trudno o wygodniejsze preteksty do oskarżeń o narodową zdradę, których moc i my dobrze poznaliśmy, od kiedy ogłosiliśmy całej Polsce akcję Płomień Braterstwa. Ale wtedy stał się prawdziwy cud. Polskie oddziały, które jeszcze kilka miesięcy wcześniej były Ukraińców w Galicji i na Wołyniu, teraz zdobyły dla nich Kijów. Strzelcy Siczowi, którzy wcześniej strzelali do Orląt Lwowskich, teraz fortyfikowali dla Polaków Chełm i Krasnystaw, bronili Zamościa i Lwowa. Dawną wrogość zastąpiło braterstwo broni. Takiej odwagi potrzeba nam także dzisiaj. Pakt Piłsudski-Petlura był mądrym, dalekowzrocznym projektem. Z tego, że w ogóle udało się do niego doprowadzić, możemy być dumni. Ale prawdziwa duma narodowa to również poczucie odpowiedzialności za to, co w naszych dziejach było złe i niegodziwe. Dlatego w taki dzień i w takim miejscu trzeba głośno powiedzieć jeszcze jedno. Wobec dzielnych ukraińskich żołnierzy z 1920 roku mamy nie tylko dług wdzięczności, ale i dług winy. Bo kiedy przyszło do zawierania rozejmu, a potem traktatu pokojowego w Rydze, Polacy porzucili swoich sojuszników. Ciąży nam ryska zdrada, której nie zmazały przecież pamiętne słowa marszałka Piłsudskiego: ja was bardzo przepraszam, panowie, nie tak miało być. Nie zmienimy tamtych wydarzeń, nie pozwolimy też, jak chciałoby wielu, wyprzeć ich z naszej zbiorowej pamięci. Tym, co możemy i chcemy teraz zrobić, jest dopisanie dalszego ciągu tej historii. Chcemy tego dokonać razem z wami, bracia Ukraińcy, podejmując wspólne działania służące lepszemu poznaniu się i zrozumieniu, budowaniu otwartości i wzajemnego szacunku, a także umacnianiu poczucia, że razem jesteśmy silniejsi. Teraz, kiedy Ukraina jest znowu w tak ważnym punkcie swoich dziejów, a tak wielu Ukraińców żyje między nami, jest na to dobry czas. Postaramy się go nie zmarnować. W Warszawie regularnie od wielu lat odbywają się takie upamiętnienia. A w tym roku właśnie z inicjatywy Związku Harcerstwa Polskiego, Programowego Ruchu Odkrywców, rozpoczęliśmy akcję, która ma na celu bardziej tak ogólnopolsko zwrócić uwagę na to, że Polacy i Ukraińcy nie mieli tylko złych momentów w historii, nie tylko krzywdzili się nawzajem, ale też mieli pozytywne momenty, z których możemy czerpać dzisiaj. Także taka jest idea tej akcji i Płast jako organizacja, dla której historia jest ważna, tak jak też dla wielu organizacji harcerskich. Dla nas to było oczywiste, że musimy się w to włączyć i tym bardziej było nam miło, że zaproponowali to harcerze, czyli Polacy.